Konferencji Demokracja czy Biurokracja, konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Touching Europe przy współpracy Katedry Europejskiej im. Uniwersytetu Warszawskiego i proszę Państwa, licznego grona sponsorów, których też jak panu wygląda? Firmy jak PKP Intercity, Polskie Nielotnicze LOT i Towarzystwo Ubezpieczeń i Ochrony Prawnej S.A. DAS. Pragnę również wskazać, że oprócz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy organizacyjnej naszej konferencji współpracowali Forum Młodych Plejadan oraz przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Szanowni Państwo, zapewne jesteście już po doświadczeniach pierwszego panelu. Pierwszy panel miał anglojęzyczną nazwę I Want You, ale proszę, żeby panie tego nie odnosiły do siebie. Chodziło o Unię Europejską. Tak. Druga część panelu zapowiada się jeszcze bardziej ekscytująco, ponieważ tytuł brzmi Demokracja czy Biurokracja. No, ten tytuł jest niezwykle frapujący. Ja tylko się obawiam, czy te dwie godziny są w stanie wyjaśnić ten dylemat. Myślę, że będzie ciężko, ale zestaw prelegentów jest dobrany tak wspaniale, że o ile może nie rozwiążemy tego dylematu, to się do rozwiązania zbliżymy. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu, a teraz pora na przedstawienie szanownych panelistów. Paneliści w kolejności drukowanej. Pan Łukasz Kępara, zastępca dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Gość, którego nie muszę przedstawiać, bo przedstawia się samym faktem swojego przybycia tutaj, pan Janusz Korwin-Mikke. Witam serdecznie. I proszę Państwa, czwarty nieobecny gość, który utknął w korku, ale za sekundę się zjawi, pan dr Tomasz Grossen, Instytut Spraw Publicznych. I już jest. Proszę Państwa, o czym będziemy rozmawiali? Zagadnienia naszej debaty to przede wszystkim takie dotknięcie funkcjonowania i mechanizmów działania administracji Unii Europejskiej, wskazanie problemów związanych z relacją urzędnik obywatel przedsiębiorca w Unii, ocena przejrzystości procedur instytucji unijnych, a także perspektywa i możliwości poprawy efektywności funkcjonowania organów administracji unijnej. No, brzmi to tak różnie, można do tego podejść na różne sposoby i na pewno nasi goście, paneliści będą tutaj reprezentowali niezwykle soczyste punkty widzenia. Krótko jeszcze o metodologii. Zaczniemy od krótkich wystąpień czwórki panelistów. Później ja pomoderuję taką sterowaną dyskusję, a później to już Państwo będą mogli wyżyć się na prelegentach. Mam nadzieję, że nie na mnie. Za niedobrą moderację. Postaram się być dobrym moderatorem. I zakończymy panel sesją Państwa pytań, a być może nawet ataku na panelistów. Atak intelektualny jest czymś bardzo pozornym na wystąpienie kolejnego prelegenta, pan dr Tomasz Grosse, Instytut Spraw Publicznych. Proszę bardzo. I również prosiłbym o wiemzłość. Siadajcie Państwo szybciutko, prędko, korzystając z przerwy w wystąpieniu, tak aby nie szurać podczas wystąpień panelistów. Prosimy szybciutko o wejście we wrzędy. Co to wycieka się do tyłu? No. Najładniejsze dziewczyny do przodu prosimy. To. Panie Januszu, ale Pan będzie może coś upadało wtedy. Długopis na przykład. Miałem takiego nauczyciela przysposobienia obronnego, który sam zauważył dziewczynę z przodu, ale później nie był w stanie prowadzić zajęć. Proszę Państwa, szybciutko, prosiłbym bardzo o to, żeby Państwo usiedli. Już tu jest pełno miejsc z przodu, ludzie. No. Tak. Proszę, szybko Państwo usiądźcie, bo naprawdę czas nas goni, a szkoda tracić cennych minut. Prosimy szybciutko do przodu. Proszę Państwa, rozpoczynamy i pan dr Tomasz Grosse, Instytut Spraw Publicznych, proszę bardzo. Szanowni
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję również za zaproszenie na spotkanie. Ja chciałbym w czasie swojego wystąpienia może mniej opisywać różne rozwiązania teoretyczne czy modelowe funkcjonujące w literaturze. Natomiast postawię dwa pytania. Mam nadzieję, że te pytania zachęcą Państwa również do myślenia i później wzięcia udziału w trakcie dyskusji. Oraz chciałbym przedstawić jeden przykład. Na samym początku pytanie. Pytanie pierwsze brzmi: czy Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji? To jest, nie jest oczywiście moje pytanie, ja tego nie wymyśliłem w tej chwili. To pytanie jest zadawane przez bardzo wielu specjalistów od bardzo długiego czasu. I jak bywa z pytaniami, szczególnie natury akademickiej czy intelektualnej, odpowiedzi są dwie. Większość osób twierdzi, że potrzebuje więcej demokracji. Ale zdarzają się wybitni politolodzy, którzy uważają, że wręcz przeciwnie, potrzebuje właśnie więcej sprawnej biurokracji. Potrzebuje technokracji, która będzie na tyle sprawna, że będzie potrafiła realizować różne potrzeby społeczne, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczającym stopniu zaspokajane. Czyli jeśli mogę nawiązać do mojego przedmówcy, między innymi Andrew Morawczyk, jeden z kolei najsłynniejszych amerykańskich specjalistów od Unii Europejskiej, uważa, że stawianie tego pytania o deficyt demokracji czy o brak demokracji w Unii Europejskiej jest fałszywe, że to, czego Unia potrzebuje tak naprawdę, to jest więcej sprawnej administracji, więcej takiej biurokracji czy sprawnych urzędników, wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy będą lepiej realizować polityki europejskie, które po prostu lepiej odpowiedzą na oczekiwania ludzi. I to jest wystarczające. Nie musi być więcej aktywności ludzi, nie musi być więcej udziału ludzi w życiu publicznym. Wystarczy, że administracja odpowiada na pewne potrzeby i realizuje te potrzeby. Natomiast co mówią ci krytycy lub zwolennicy zwiększenia demokracji w Unii Europejskiej? Po pierwsze, zgodzicie się Państwo... Do przodu proszę. Przede wszystkim podstawowym faktem jest to, że Unia Europejska jest takim dziwnym troszeczkę tworem, mianowicie z jednej strony nie jest, znaczy opiera się jak każda organizacja międzynarodowa na współpracy rządów, na współpracy dyplomatycznej, ale oprócz tego jeszcze posiada szereg różnych kompetencji, które są realizowane nie przez dyplomatów, tylko przez specjalnie powołanych urzędników, przez urzędników europejskich, przez różne instytucje europejskie, przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wymiarze regulacyjnym. Także można powiedzieć, jest czymś więcej niż zwykłą organizacją międzyrządową. W stosunku do wszystkich innych pozostałych organizacji międzynarodowych widoczny jest ogromny transfer kompetencji z państw narodowych właśnie na poziom Unii Europejskiej. I to jest właśnie ten argument podstawowy zwolenników demokracji. Oni uważają, że skoro ten transfer jest tak duży, skoro te kompetencje są tak duże w gestii instytucji europejskich, nie wystarczy ten mandat, który mają wszystkie inne organizacje międzynarodowe, który w literaturze się nazywa mandatem zapośredniczonym, jest to legitymizacja zapośredniczona. Dlatego, że w klasycznych instytucjach międzyrządowych wystarczającą legitymizacją, wystarczającą jakby społeczną akceptacją dla tego transferu władzy do tych instytucji jest to,
że przedstawiciele poszczególnych krajów są wybrani w demokracji, w wyborach bezpośrednich, w poszczególnych legislaturach, w ramach poszczególnych krajów. Tutaj ten transfer jest zbyt duży, w związku z tym ten mandat zapośredniczony jest zbyt słaby. Do tak dużego transferu władzy, do tak dużego zakresu kompetencji, jaką dysponuje organizacja międzynarodowa, jaką jest Unia Europejska, już jest potrzebny mandat bezpośredni, a więc głos obywateli w głosowaniach powszechnych, w referendach itd. I to jest ten w zasadzie najważniejszy argument. Natomiast inny, oczywiście w literaturze pojawiają się też inne argumenty. Na przykład taki, że można do pewnego stopnia tą strukturę europejską udemokratycznić, ale nie poprzez, albo nie tylko poprzez zwiększanie tego udziału bezpośredniego obywateli, czyli można by powiedzieć na wejściu procesu politycznego w trakcie wyborów, kiedy wyłaniane są elity polityczne, które później będą decydować, ale w trakcie realizowania polityk, i to się nazywa na wyjściu procesu politycznego, a więc poprzez tak zwany proces partycypacji społecznej, udział obywateli w realizacji zadań publicznych przez administrację itd. Więc o ile mamy takie dwa podstawowe elementy demokracji, jeden na wejściu, czyli ten podstawowy procesu politycznego, czyli w trakcie wyborów, i drugi na wyjściu lub w trakcie procesu politycznego, to znaczy dokładnie w trakcie realizacji polityk publicznych poprzez szeregu rodzaju konsultacje społeczne i tak dalej, to ci, którzy chcieliby troszeczkę więcej demokracji w Unii Europejskiej, twierdzą, że wystarczy ten proces uspołeczniania, ten proces konsultacyjny usprawnić, rozszerzyć, zwiększyć liczbę na przykład organizacji społecznych uczestniczących czy w procesie konsultacyjnym, albo liczbę lobbystów w Unii Europejskiej. To już będzie jakby pewną namiastką demokracji czy demokratyzacji Unii Europejskiej, bo to jest właśnie ten element demokracji na wyjściu. I teraz tutaj musiałbym jeszcze powiedzieć, że między zwolennikami różnych metod demokratyzacji Unii Europejskiej jest dyskurs wewnętrzny. Jedni uważają, że to wzbogacenie demokracji na wyjściu poprzez proces konsultacyjny może być tylko uzupełnieniem. To jest niewystarczające, żeby zasypać deficyt demokracji bezpośredniej. W związku z tym tak naprawdę trzeba by było przede wszystkim wzmocnić ten pion instrumentów demokratycznych w Unii Europejskiej poprzez wybory bezpośrednie, poprzez referenda, tego typu działania. A uspołecznienie administracji brukselskiej czy włączenie partnerów społecznych w procesy konsultacyjne i tak dalej mogą być tylko elementem dodatkowym. Natomiast same z siebie nie są w stanie jakby tutaj tego deficytu demokratycznego zniwelować. I teraz nie wiem, czy ja jeszcze mam czas. Dobrze, to ja tylko przejdę do przykładu, jeśli chodzi o pytanie drugie, to już pozostaje na dalszą część. Natomiast chciałbym przedstawić bardzo, bardzo charakterystyczny przykład, który poniekąd stanowi w pewnym sensie dobrą ilustrację, czy jakąś taką narrację dla tego pierwszego pytania, które postawiłem. Otóż chodzi mi o sposób ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a wcześniej traktatu konstytucyjnego. Jak Państwo pamiętacie, nastąpiły dwa fatalne referenda w 2005 roku we Francji i Holandii i politycy europejscy generalnie wpadli w popłoch i doszli do wniosku, że o ile to jest absolutnie niezbędne,
to starajmy się unikać referendów konstytucyjnych, znaczy referendum nowego traktatu w poszczególnych krajach. I rzeczywiście bardzo skutecznie we wszystkich krajach poza Irlandią jest, jak wiadomo, wymóg konstytucyjny przeprowadzenia każdorazowego referendum, jeśli chce się zmieniać traktat europejski. We wszystkich innych krajach członkowskich politycy zablokowali możliwość przeprowadzenia referendum, dlatego że przestraszyli się demokracji. Czyli na pytanie politologów, czy Unia potrzebuje więcej demokracji, odpowiedzieli nie. Dlatego że demokracja w tej krótkiej perspektywie stanowiła bodaj najpoważniejsze zagrożenie dla stabilizacji politycznej, czy dla wręcz rozwoju integracji europejskiej. No to jest pewien paradoks, ale takie są fakty. Oczywiście można powiedzieć, że tak jak wcześniej mówiłem, ci politycy, którzy prowadzili ratyfikację w 26 krajach członkowskich poprzez parlamenty głównie, oni mieli jakiś mandat demokratyczny. Oni się nie wzięli, prawda, znikąd. Ale był to klasyczny mandat demokracji, znaczy mandat określany jako ten mandat zapośredniczony. To nie była demokracja bezpośrednia, czyli obywatele nie mieli szansy wypowiedzieć się w referendum powszechnym, czy akceptują nowy traktat, czy nie. A bez wątpienia, co jak co, tego typu zmiana jest jedną z najbardziej poważnych zmian ustrojowych, zarówno z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Więc to jest poważna zmiana dotycząca integracji europejskiej, a politycy z przyczyn pewnej pragmatyki rozwoju integracji europejskiej wycofali się i stwierdzili, że to jest zbyt duże zagrożenie. Zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tym przykładem, a może później jeszcze będę kontynuować swoją myśl. Dziękuję bardzo. To było kolejne bardzo ciekawe, interesujące i zapadniające intelektualnie wystąpienie. Przed nami pan Łukasz Kępara, zastępca dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Mikrofon wędruje do pana. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Urzędnik administracji publicznej, zarówno krajowej, jak i europejskiej, zawsze pracuje w tak zwanym niedoczasie. Dlatego będę mówił bardzo krótko i zwięźle. Powiedział Pan przed chwilą o zapłodnieniu intelektualnym. Ja muszę powiedzieć, że jako absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego bardzo Wam współczuję, że musicie właśnie tak się często czuć zapładniani intelektualnie i to wszystko zapamiętywać, uczyć się tego wszystkiego. To jest oczywiście bardzo potrzebne i bardzo ważne. Ale tym osobom, które nie zdecydują się na jakąś karierę naukową, ta wiedza w praktyce przyda się jedynie w stopniu bardzo ograniczonym. I nie chciałbym tego oczywiście traktować jako zniechęcanie do nauki, bo nie taka jest moja intencja. Natomiast chciałbym w ten sposób zasygnalizować coś, taki rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką, który spotka wszystkie te osoby, które zdecydują się podjąć pracę w urzędach. Ta rzeczywistość wygląda bardzo inaczej. Nie ma niestety czasu na pamiętanie o tych wszystkich modelach teoretycznych. Urzędnik dostaje na biurko zadania, dostaje polecenia od swoich przełożonych, którymi najczęściej są inni urzędnicy. Ale trzeba pamiętać, że na szczycie tej piramidy, z której pływają polecenia, obowiązki i delegowane są zadania, są zawsze politycy. I właściwie w tym momencie mógłbym już zasygnalizować taką rzecz, najważniejsze moje spostrzeżenie właściwie, że obaj doktorzy, moi przedmówcy podeszli bardzo poważnie do tego rozgraniczenia w temacie demokracja, a biurokracja. Dla mnie z perspektywy urzędnika ten problem jest źle postawiony, bo ja demokrację i biurokrację postrzegam jako zupełnie dwa różne zagadnienia. Demokracja to jest pewien model ustrojowy państwa, który funkcjonuje w danym systemie politycznym,
a biurokracja jest to narzędzie. Narzędzie, które mają do dyspozycji tak naprawdę politycy, którzy za pomocą biurokratów, czyli urzędników, realizują swoje cele. Czyli rozgraniczyłbym to miejsce, w którym są podejmowane strategiczne i polityczne decyzje, które mogą przybierać różne kształty. W przypadku demokracji mamy najczęściej do czynienia z systemem demokracji parlamentarnej i to obywatele wybierają swoich przedstawicieli i to są ci politycy, którzy później w parlamencie, w rządzie podejmują decyzje, a urzędnicy muszą je wdrażać w życie. Tak to wygląda na przykładzie państwa, poszczególnych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Wiadomo, że na poziomie europejskim funkcjonuje to troszeczkę inaczej. Nie jest to czas i miejsce, żeby przedstawiać, jak wygląda model instytucjonalny w Unii Europejskiej, bo jestem przekonany, że Państwo doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, ale tam też mamy do czynienia z sytuacją, w której to decyzje polityczne i strategiczne są podejmowane przez polityków, a realizowane przez urzędników. Dlatego ja bym tego nie utożsamiał. I nie do końca komfortowo czułem się w sytuacji, jak wcześniej była mowa, że biurokracja to są rządy urzędników. Urzędnicy nie rządzą, urzędnicy administrują, to politycy rządzą. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Ja, akceptując zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, postawiłem sobie takie zadanie, miałem nadzieję, że będzie mi dane zabrać głos po panu Januszu Korwin-Mikke, bo takim moim wielkim założeniem i postanowieniem było, żeby się nie zgadzać z tym, co pan Korwin-Mikke powie, znając jego poglądy zarówno na Unię Europejską, na demokrację i na biurokrację. Na razie się panu nie udaje. Na razie mi się nie udaje, to prawda, ale mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do tego w perspektywie naszej dalszej rozmowy. Gdyby ktoś miał wątpliwości, jak Unia Europejska często jest postrzegana przez tych polityków, których nazywamy eurosceptykami, to wystarczy rzucić okiem na to zdjęcie, na ten portret, który pan Korwin-Mikke postawił na biurku przed sobą. No i widać, że Unia Europejska to jest jakaś taka stara, brzydka baba i pewnie tak to rzeczywiście z perspektywy eurosceptyków wygląda. Z perspektywy mojej eurourzędnika wygląda to trochę inaczej i mam nadzieję, że będziemy mogli o tym dzisiaj porozmawiać. Nie ułatwiają zadania też ci naukowcy, którzy mówiąc o Unii Europejskiej, tak jak zrobił to pan dr Kroze kilka minut wcześniej, mówiąc, że Unia Europejska jest takim tworem. Od twora do potwora nie jest daleko i to też znowu tutaj stara baba, jakiś twór, jakiś potwór i każdy zaczyna czuć, że z tą Unią Europejską coś jest nie tak, że jest brzydka, że jest niejasna, że jest nie do końca zdefiniowana. Pewnie w jakimś wymiarze jest to prawda, ale gdyby ktoś chciał i zadał sobie trud, gdy zaczął się panu wszystkiemu przyglądać z bliska, to okazałoby się, że jednak są opisane reguły, jest system instytucjonalny opisany w traktatach i można temu tworowi nadać takie kształty, które się stają przyjazne i zrozumiałe. No tak, ja właściwie chciałbym oddać się dzisiaj do Państwa dyspozycji w czasie rozmowy, odpowiadać na Wasze pytania, gdybyście chcieli poznać pewne zagadnienia praktyczne. Wiem, że w czasie poprzedniego panelu jednym z Waszych gości był Rafał Rudnicki, mój kolega z Komisji Europejskiej i on opowiadał o tym, jak wygląda administracja nie tylko w Komisji, ale i w innych instytucjach, przynajmniej tak mi sygnalizował, że o tym będziemy rozmawiali. Wiem, że opowiadał Wam o tym, jak wygląda przebieg rekrutacji urzędników unijnych, więc ja bym tego wszystkiego nie chciał powtarzać. Spojrzę jeszcze do swoich notatek, co zwróciło moją uwagę. Więc biurokracja i jej rozmiary. Mówił dr Tomaszewski o takim pojęciu jak przerost biurokracji. Z mojej perspektywy rzeczywiście można powiedzieć, że czasami kadrowo można odnieść wrażenie, że biurokracja jest, że jest więcej urzędników niż ich potrzeba. Ale paradoksalnie ilość tych urzędników tak naprawdę służy jednemu bardzo ważnemu społecznie celowi.
mnóstwo urzędników jest zatrudnionych tylko po to, żeby zapewnić przejrzystość i transparencję tych wszystkich procesów administracyjnych, za którymi często kryje się wydawanie bardzo dużych pieniędzy. I gdybyśmy zdecydowali się oddać całą władzę administracyjną w ręce jednego, dwóch ludzi, którzy by o wszystkim decydowali, przesądzali, to pewnie wszystkie sprawy byłyby załatwiane szybciej, być może często taniej i bardziej efektywnie, ale za to nigdy nie mielibyśmy gwarancji, że ta efektywność, ciągłość i uczciwość tych procesów zostanie zachowana na zawsze. I dlatego dużo zadań administracji jest związanych z zapewnianiem jej transparencji, czyli z procesami przetargowymi, które niestety często są długie, pracochłonne, czasochłonne i nie zawsze efektywne, ale to jest jedyny sposób, żeby zagwarantować, że pieniądze są wykorzystywane w sposób transparentny, zgodnie z założeniami i celami polityków i że żaden płatnik, żaden podatnik europejski nie zostanie oszukany. Ja myślę, że będę zbliżał się do końca powoli, tak? Tak, jeśli mógłbym prosić. Zatem dziękuję. Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję, zwłaszcza za tą tezę, którą Pan na końcu wygłosił, bo ona jest dosyć jasna i czytelna. I na pewno kolejny panelista, Pan Janusz Korwin-Mikke, się do niej odniesie. Ja tylko jeszcze chciałem uświadomić salę, że Pan Janusz Korwin-Mikke jest dzisiaj głównym bohaterem portalu Interia.pl i również jest tam taka jak gdyby Biblia Pana Janusza Korwin-Mikkego w postaci poglądów na różne sprawy w kilku punktach, dosyć obficie wyłożona. W związku z czym jako takie didaskalia do dzisiejszej naszej konferencji polecam wejście na portal interia.pl i przeczytanie tych informacji, jak również wywiadu z panem Januszem Korwin-Mikkem. A teraz już oddaję głos, proszę bardzo. Proszę Państwa, gdyby zaproszono mnie do udziału w dyskusji na temat, czy kobiety należy walić kijem po grzbiecie, czy też kopać nogami, to uznałbym, że debaty mają trochę zawężone pole widzenia, bo z kobietami można robić jeszcze masę innych rzeczy. Otóż zwracam uwagę, że poza biurokracją i demokracją istnieją inne, normalne modele, na przykład autokracja, prawda? To jest normalne, ogromna większość historii ludzkości to jest autokracja, nie demokracja, nie biurokracja. W związku z czym może warto by pomówić o jakimś normalnym życiu, a nie siedzieć w tym zaklętym kole kredowym, czy demokracja, czy biurokracja. Oczywiście rację mają prelegenci, tu pan Kampara również to podkreślił, że słowo biurokracja i podobnie jak arystokracja ma dwa różne znaczenia. To bardzo wiele słów, nawet administracja w pewnym sensie, prawda? Jedna arystokracja oznacza pewien styl rządów, drugi to jest gromo ludzi, którzy są rządzeni samą biurokracją, prawda? To są dwa znaczenia, których gdzie są inne kategorie, gdzie można ich mylić ze sobą, bo one po prostu nie są z tego samego zakresu. I trzeba zawsze starannie podkreślać, kiedy mówimy o biurokracji jako systemie rządów, a kiedy o biurokracji jako o bandzie czerwonych pijawek, na których zresztą część bardzo się kształci, rozumiem, które chcą wysysać krew z ludu pracującego w miast, wsi, osiedli oraz części ludności mieszkającej poza miastami, wsiami i osiedlami. Otóż, proszę Państwa, mówiąc teraz już całkiem poważnie, biurokracja istnieć nie może, jeśli mówimy o rządach biurokratów, nie może istnieć z jednego podstawowego powodu. Nigdy nie może być tak, że jeżeli po lewej stronie implikacji znajdują się, znaczy nie ma słowa powinien, należy lub coś takiego, to pojawiło się ono po prawej stronie implikacji. Jest to niemożliwe. W związku z tym nie można rządzić biurokratycznie, bo biurokrata nie wiedziałby co zrobić. Pan mówił na słowa technokrata, prawda? Technokrata nie może podjąć żadnej decyzji, bo technokrata nie ma systemu wartości. Technokrata może tylko powiedzieć, że jeżeli mam zrobić to zrobić tak albo inaczej. Ale technokrata nie może powiedzieć, co zrobić, bo on musi mieć system wartości. Technik nie ma systemu wartości. Technik tylko odpowiada, co można zrobić. I jak słusznie powiedział pan Kempara, musi być ten polityk na górze, ten polityk podejmuje decyzje, a technicy, biurokraci czy technokraci, oni tylko tę decyzję mają wykonać. Tak to rzeczywiście powinno wyglądać.
Na górze powinien być tam król, czy naród, w zależności od tego, czy żyjemy w monarchii, czy w demokracji, czy dyktator, prawda? Ktoś, kto podejmuje decyzję polityczną, a administracja czy biurokracja ma tę decyzję posłusznie wykonać. Nie ma nic do gadania. W praktyce jednak, na przykład w Polsce, prawda, te decyzje są pomieszane. Jest rzeczą niesamowitą, ale na przykład w Polsce, ale w Anglii też. Można jednocześnie poseł na Sejm, czyli tym, kto rządzi, i ministrem, który jest wykonawcą poleceń. Jest to rzecz niedopuszczalna, jest to, nie ma podziału władz, prawda, zupełnie. To jest rzecz absolutnie zakazane. Człowiek, który był urzędnikiem przez 5 lat, nie powinien być politykiem i odwrotnie. Nie można tych rzeczy mieszać. Nie można mieszać pana i sługi. Minister jest sługą, jest służący. Prawda? Natomiast poseł powinien być oczywiście. Natomiast poseł teoretycznie reprezentuje naród i wydaje mu polecenie. Prawda? Otóż, jeżeli on wiecie, poseł minister, to sam sobie wydaje polecenia. No to jest po prostu kompletny absurd. Tym niemniej w takim absurdzie właśnie żyje. Czy może istnieć demokracja? Też nie może istnieć demokracja. Pierwszy laureat Nobla, Jan Kenneth Arrow, udowodnił to, jest takie słynne General Possibility Theorem, udowodnił, że nie może istnieć demokracja, że jeżeli mamy do wyboru no, co najmniej 3 przedmioty i co najmniej 3 osoby decydujące, nie istnieje racjonalny system podjęcia decyzji. Po prostu tego nie ma, to jest matematyczny. I to się tylko nazywa, że to jest demokracja. Oczywiście żadnej decyzji lud podjąć nie może. Jest to po prostu niemożliwe. Nie, że to się nie chce ludowi, tylko po prostu niemożliwe. Nawet w parlamencie, gdzie ta demokracja jest ograniczona do 460 facetów, prawda? Ja mogę w Sejmie podać, znaczy w tej chwili nie podam, ale pisałem o tym, dwa przykłady, gdzie decydowała to jawne kolejne głosowanie. Jeżeli marszałek przedłoży najpierw A i B, a to głosuje z C, będzie inny wynik głosowania, a jeżeli głosujemy A lub C, a potem zwycięzca głosuje z B, będzie inny wynik głosowania. W związku z tym, decyzja zależy nie od tego, co chcą ludzie, tylko od tego, jakich kolejności masz, i to jest nieusuwalne. Nie ma systemu głosowania, który by taką coś usunął. W związku z tym mówienie o demokracji to po prostu śmieszne. Demokracja jako system, w którym dwóch meneli z podbudki z piwa przegłosowuje profesora uniwersytetu, sama w sobie jest obrzydliwym systemem. I nie rozumiem, jak człowiek na wyższych studiach może w ogóle myśleć poważnie o takim ustroju, który powinien być sprzeczny wewnętrznie, a oprócz tego jest on obrzydliwy moralnie. Obrzydliwy. I teraz jest pytanie, jak możemy się decydować, czy ma być biurokracja? Oczywiście wolę biurokracji od demokracji, bo urzędnika można dać w łapę, a dumniowi łapy dać nie można, bo ich jest 40 milionów, prawda, 36. To jest niemożliwe. Już wolę urzędnika, bo jego można przekupić. Natomiast oba systemy są absurdalne. Powtarzam. To, że żyjecie w tym świecie, jest absurdalne, chyba widzicie, prawda, co się dzieje na świecie, i w Polsce, i w Europie, i nie tylko w tych światach, to nie jest to przypadek, to nie jest wina ludzi, tylko żyjecie w absurdalnym świecie demokracji, który stanowi 0,5%, może mniej, historii ludzkości, ale takie nieszczęście was tknęło, że wy żyjecie w tak nienormalnym ustroju, jakim jest demokracja, a oczywiście ktoś musi ją zastępować, bo wiadomo, że lud decyzji podjąć nie potrafi i decyzję podejmuje za niego, no, grono politycy, prawda, ale tak praktycznie robią to biurokraci. Mogę powiedzieć, na własnej skórze ja sam zostałem przekupiony. Dopiero mi często zostałem przekupiony, jak byłem posłem na Sejm w pewnym momencie przez urzędników. Otóż urzędnik ma ogromne możliwości. Urzędnik może posłowi załatwić to, załatwić tamto, urzędnik może wyborcom pozwolić załatwić. I poseł przekonuje się po krótkiej chwili urzędowania, czy 2 miesiące czy 3, że świata nie naprawi, natomiast ukraść pieniądze może. Bo urzędnik to ochoczo zapewnia. Pierwszą rzeczą urzędnika jest przekonanie prezydenta, jak on może się nakraść na swoim urzędzie. Posuwa mu możliwości. Prawda? To bardzo proste jest. Jeżeli pan, panie prezydencie, o dzień wcześniej powie swojemu krewnemu, jaką decyzję pan podejmie, to ten krewny będzie mógł na giełdzie zagrać czy coś tam. Prawda? Oni go pouczają natychmiast. Jak korumpują natychmiast każdego urzędnika, który tylko się pojawi w tym. Mam potężne możliwości. Pierwszą rzeczą, jaką robi urzędnik, to się pojawi nowy minister, przynosi mu sterty papieru do podpisu. Jeżeli ten nowy minister podpisze pierwszy papier z góry, to już padł, to już koniec. Zaakceptował system panujący w tym ustroju, który chciał niby zmienić. On szedł wielkimi padami, on chce zmienić ten ustrój, ale nie może. On już podpisał ten papierek, prawda? Już mu, ale plansala mu dodają uniżenie, prawda, panie ministrze. Wszyscy są tak uniżeni dla tego człowieka. Zauważcie, że urzędnik jest mianowany przez Sejm w tym wypadku
po to, żeby kontrolować resort. Nie mijają dwa dni, a ten minister staje się przedstawicielem resortu, który broni interesów resortu przed politykami. Natychmiast. Zostaje przekupiony przez urzędników, nawet to nie tak formalnie jest. On po prostu zaczyna się czuć reprezentantem tego resortu. Zaczyna dbać o przemysł ciężki, prawda? Zaczyna dbać o państwowe firmy, które reprezentuje. Zaczyna dbać o swoją interesę. No, tu on jest z nim powiązany, nie z swoimi wyborcami. Dlatego też powtarzam, korupcja, w której żyjemy, głupota, w której żyjemy, są klasycznym wynikiem pomieszania tej nieistniejącej de facto demokracji, którą de facto zastępuje rządy biurokracji i z obydwu musimy zrezygnować do rzecz normalnego ustroju, czyli ustroju autokratycznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, pora na dyskusję między panelistami. Ja oczywiście nie zamierzam narzucać wymiany myśli, które już Państwo na pewno między sobą przygotowali, natomiast czy te punkty z zaczepienia są na pewno przygotowane. Myślę, że pan ostatni prelegent, pan Janusz Korwin-Mikke, troszkę wywrócił stolik, bo na stoliku mieliśmy z jednej strony demokrację, z drugiej biurokrację. Pan Janusz Korwin-Mikke wywrócił stolik i powiedział, że potrzebny jest autokratyzm zamiast tego. Nie wiem, czy dobrym punktem wyjściowym do dyskusji panelistów jest uszczegółowienie, jak miałby ten autokratyzm wyglądać. Nie wiem. Natomiast ja chciałbym może tylko tak wtrącić, że demokracja na szczeblu europejskim, ta prawdziwa demokracja bezpośrednia, ona się tak średnio sprawdza. Dlaczego? Bo chęć obywateli Unii Europejskiej do spraw europejskich, ta chęć mierzona choćby frekwencją w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no ona jest dramatyczna. Tutaj negatywny rekord na Słowacji w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego to jest niecałe 17% frekwencji, a i kraje zachodniej Europy nie są lepsze. W Wielkiej Brytanii w 1999 roku 21% i tak dalej, i tak dalej. Również ja miałbym problemy z diagnozowaniem kompetencji obywateli Unii Europejskiej, takich zwykłych obywateli do spraw ponadnarodowych, bo tutaj nawet jeżeli pominiemy tych dwóch medali z podwórki z piwą, o których mówił pan Korwin-Mikke, to nawet jeżeli poprzestaniemy na pracownikach uniwersytetu, to też nie wiem, czy wszyscy są kompetentni w sprawach Unii jako całości. Szanowni paneliści, chciałbym, żebyście panowie rozpoczęli teraz dyskusję między sobą. Dyskusję, myślę, warto zacząć od motywu przewodniego, czyli demokracja czy biurokracja, rozszerzona o tezę pana Janusza, czyli demokracja, biurokracja czy autokratyzm, no bo tak rozumiem to wystąpienie. I może Janusza. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana doktora Grosse. Ja przypomnę główną tezę pana wystąpienia. Ona brzmiała: więcej demokracji oznacza więcej sprawnej administracji, więcej sprawnych urzędników. To był taki leitmotiv pana wystąpienia. I proszę bardzo o krótkie wystąpienie. Bardzo dziękuję. Dość trudno jest ustosunkować się do moich przedmówców, dlatego że głosy były, powiedziałbym, lekko rozstrzelone i nie do końca potrafię znaleźć wspólny mianownik w taki sposób, żeby móc to jakoś spuentować jakieś z punktu widzenia moich własnych opinii. Natomiast po pierwsze w wystąpieniu przede wszystkim oczywiście pana Korwin-Mikke pojawiło się pytanie jak gdyby o sens demokracji. Bo jeśli chodzi o leitmotiv mojego poprzedniego wystąpienia, raczej bym powiedział, że warto zastanowić się, w jaki sposób można zwiększyć demokrację w Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście otwarte pytanie jest takie, czy tak naprawdę demokracja zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie na przykład państw członkowskich jest w ogóle potrzebna.
To przynajmniej taka nuta zabrzmiała w wystąpieniu pana Korwin-Mikkego. Jakieś źródło władzy musi być. Ktoś musi decydować. No właśnie, więc powiedzmy, rządzą... Wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że sprawni urzędnicy, jacyś tam, przynajmniej w takim ograniczonym wymiarze urzędnicy, że będą efektywnie administrować, technokraci są niezbędni, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w każdym kraju. Natomiast właśnie pytanie, kto ma nimi sterować i kto ma ich ukierunkować w tą najlepszą stronę? Czy to powinny być jacyś mędrcy, profesorowie uniwersyteccy i powiedzmy elity finansowe, najbardziej majątni ludzie, czy też powiedzmy, nie wiem, najbardziej wpływowi dziennikarze na przykład, czy też tak zwany demos, to jest większość obywateli. Mnie się wydaje, że te podstawowe instytucje demokratyczne, które znamy z podręczników i własnej praktyki od kilkunastu lat, czyli instytucje wyborów bezpośrednich, referendów, instytucje partii politycznych jako tych, które generują z jednej strony elity polityczne, zawodowych polityków, ale przede wszystkim, o czym się w Polsce być może zapomina, odpowiadają za programy wyborcze, czy a przynajmniej powinny zajmować się przygotowaniem programów politycznych, które są oferowane z jednej strony wyborcom, a z drugiej strony właśnie administracji, żeby później ona te programy realizowała. Żeby to był ten kierunek, który jest weryfikowany w trakcie aktu wyborczego. Więc te podstawowe mechanizmy są oczywiście, są w moim przekonaniu bardzo sensowne i o wiele lepsze od systemu autorytarnego. To znaczy, jeżeli my porównamy mechanizmy funkcjonowania i pewnej efektywności, szczególnie w takim długim okresie czasu, systemów autorytarnych, no to one no mają, że tak powiem, różnego rodzaju wady, różnego rodzaju takie systemowe zagrożenia z punktu widzenia przede wszystkim praw i wolności jednostek, zwykłych obywateli. Także jako indywidualista i osoba zdeklarowana do zachowania podstawowych praw, uważam, że właśnie ustrój demokratyczny te prawa obywatelskie najlepiej w sensie długofalowym będzie zachowywać. Natomiast pytanie, czy demokracja, przynajmniej w tym wydaniu, które w tej chwili mamy w Polsce lub w innych krajach europejskich, czy ona jest równie skuteczna, jeśli chodzi o realizację pewnych programów politycznych, programów merytorycznych? Bo być może te prawa jednostki są rzeczywiście w mniejszym lub większym stopniu respektowane. Natomiast czy wybory, rywalizacja między partiami politycznymi rzeczywiście daje szansę na to, żeby później technokracja, biurokracja realizowała najlepszy program polityczny. I doświadczenie Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej zdaje się pokazywać na to, że mamy raczej do czynienia z pewnym kryzysem demokracji. Że kryzysem na wielu poziomach, albo kryzysem, którego źródłem jest wiele poziomów, ale również Unia Europejska. To znaczy, biorąc pod uwagę, że politycy w państwach członkowskich mają coraz mniejsze możliwości swobodnej decyzji, podejmowania decyzji tylko jak gdyby między nimi, a ich wyborcami. To oczywiście jest to tego typu ograniczenia, znaczy różnego rodzaju ograniczenia pochodzące z Unii Europejskiej, z prawa europejskiego, z tego, że szereg decyzji jest podejmowanych na szczeblu europejskim, oczywiście jest ewidentnym nie tylko ograniczeniem dla polityków w krajach członkowskich, ale jest ewidentnie również ograniczeniem dla demokracji w krajach członkowskich. Ale ta demokracja oczywiście się, można powiedzieć, marginalizuje czy karaleje również i z innych przyczyn, na przykład dlatego, że w programy polityczne czy rywalizacja polityczna w mediach bardziej przypomina reklamy proszku do prania niż dyskusję merytoryczną na temat
na temat istotnych decyzji dotyczących jakichś tam spraw merytorycznych. Więc w tym wypadku, w tych uwarunkowaniach pewnego kryzysu demokracji, zarówno na poziomie europejskim, to znaczy kryzysu polegającego na niedostatku demokracji na poziomie europejskim i kryzysu demokracji polegającym na pewnym rosnącym ograniczeniu dla instytucji demokratycznych w państwach członkowskich i pewnym skaleniu tych instytucji w wyniku ewolucji demokracji w państwach europejskich, no to oczywiście pytanie jest takie, czy demokracja pełni swoje funkcje w dalszym ciągu, te, o których ja mówiłem na początku, i czy rzeczywiście oświecona tak zwana biurokracja brukselska, wysoko wykwalifikowana, świetnie opłacana, czy ona być może nie będzie bardziej racjonalna, tak jak chce Morawczyk. Może nie do końca jak chce Morawczyk, ale taka jest jakby konkluzja jego wywodu. Ja jestem zdeterminowanym demokratą i obrońcą instytucji demokratycznych i, że tak powiem, chciałbym raczej zaproponować reformy tych instytucji na obu poziomach, zarówno w państwach członkowskich, jak i na poziomie europejskim, niż wzmacniać, powiedzmy, system autorytarny lub system technokratyczny bez kontroli politycznej, prawda? Bez kontroli polityków. Dziękuję bardzo. Pan doktor Grosse, niesłychanie ważne wystąpienie i ja myślę, że tutaj taką analogię do Pana słów. Myślę, że tutaj można wywnioskować z Pana wystąpienia, że tak jak w życiu kulturalnym aktorów, reżyserów, wielkich twórców kultury następują dzisiaj celebryci, tak, polityków następują często polibryci, czyli takie osoby właśnie wykreowane na zasadzie czegoś między proszkiem, reklamą proszku do prania, a jakimś pyskaczem właśnie z podbudki z piwem. Natomiast oczywiście zanika ten merytoryczny dyskurs, on jest coraz płytszy. To jest niewątpliwie bardzo cenne Pana spostrzeżenie. No i pytanie tutaj Pan postawił bardzo istotne, czy może ta kasta tych urzędników europejskich nie jest sprawniejsza od kasty polityków europejskich, bo dużo można o urzędnikach, biurokratach, eurokratach powiedzieć, ale nie to, że są niekompetentni, bo z tego co wiem, żeby zostać eurokratą, trzeba spełnić bardzo wyśrubowane normy, są konkursy i dosyć wysokie tutaj wymagania.